Witold Sadowy niedawno świętował setne urodziny. Z tej hucznej okazji postanowił zdradzić, z kim spędził życie. Prawda może zszokować wielu. Witold Sadowy zdecydowanie poczuł ogromną ulgę, kiedy zdradził największą tajemnicę swojego życia. Nawet jego znajomi nie mieli o tym pojęcia. Witold Sadowy nie chciał tego już dłużej ukrywać. Witold Sadowy to znany aktor oraz krytyk. Podbijał sceny takich teatrów jak Teatr Miasta Stołecznego Warszawy, Ateneum, Klasycznego i Nowego. Potem zajął się pisaniem felietonów, a spod jego pióra wyszły 4 książki o teatrze. Mimo wieku nadal jest aktywny w środowisku dziennikarskim i artystycznym. Wiele osób nie znało prawdy o nim, a do tej Witold Sadowy przyznał się w reportażu stacji TVP Kultura. Nie ożeniłem się, nie miałem dzieci i właściwie żałuję. Urodziłem się inny. Jestem gejem, wyznał w reportażu o samym sobie. Dla wielu sympatyków była to zadziwiająca wiadomość, nikt się tego nie spodziewał. Znajomi uważali to za żart, ponieważ przyjaciel felietonisty śmiał się, że Witold Sadowy jest już w takim wieku, że może mówić co chce. Jak się okazuje, związek aktora był mocno zażyły, zdradził to w innym z wywiadów. Był przy nim do końca. Witold Sadowy zdecydował się udzielić wywiadu Vivie. W rozmowie z Elżbietą Pawełek poruszył różne wątki ze swojego życia. Kiedy został spytany o wybitnego reżysera, Leona Schillera, padły niesamowite słowa. Nazywał mnie Sadowym, bo byłem gejem, ale wtedy o homoseksualizmie się nie mówiło tak jak teraz. Zresztą, co ludzie o tym wiedzą? Czasem wystarczy przytulenie. Ja się nie puszczałem, miałem całe życie swego Janka i byłem z nim szczęśliwy. Kochaliśmy się. Janek był inżynierem i jednym z dyrektorów dużej firmy. Znał języki, jeździł za granicę. Kiedy był stary i schorowany, opiekowałem się nim do końca, wyznał Witold Sadowy. Dwa. Najważniejsza jest prawda przeżycia. Nie ożeniłem się, urodziłem się inny. Jestem gejem, dziś łatwiej to wyznać niż kiedyś, skwitował artysta. Źródło,